Dzień dobry, witam widzów mojego kanału, tych, którzy już tu są, tych nowo przybyłych oraz tych poglądających zza winkla. Cześć. Króciutko z rana w ten piękny lipcowy poranek. Najpierw przeczytam wam wiersz, który ukaże się w moim kolejnym tomiku, którego tytułu póki co nie zdradzę, ponieważ jeszcze się waham, ale w zasadzie już mam tytuł, natomiast póki się nie ukaże w druku, to nie będę mówił, jaki to tytuł. Będzie krótki wierszyk z licznych moich dróg przebytych w życiu i tych dróg wspomnieniowych, marzycielskich, onirycznych. A potem będzie krótkie ogłoszenie parafialne. Zapachniało czarną ziemią z kretowiska, majem, starorzeczem pod dębami, morską bryzą, suwalszczyzną, lekką myślą, szczenięcymi marzeniami. Siedzę w wierśni wokół Puszcza Augustowska, kania ruda, którą zesłał do mnie Bóg. Snem głębokim zapachniało bezdrożami, słowem w jednej chwili trafił mi się istny cud. Przyszłaś do mnie, zaginiona przed latami. Ach, mgłą poranną zapachniało tuż przed dniem. Zapachniało i zgłupiałem, bo już nie wiem. Jawa do mnie mówi obrazami, czy też oniryczny płynie ku mnie sen. Jakiś rok temu napisałem. Ten wierszyk ukaże się w nowym tomiku. A teraz ogłoszenie parafialne, a w zasadzie polecenie. Widzicie, jestem w takim swetrze. Pokażę jeszcze, jak on z tyłu wygląda. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest domek, jest drzewko. Jest. To taki mój, mój sweter a la sukienka. Uwielbiam go. Piękny z wełny. Zobaczcie, jaka robota misterna. A to jest ręczna robota. Czyli to jest rękodzieło. A tu jest taki rękaw w takim kolorze. Tu jest w takim. Ciepły. Wełniany. I co najważniejsze, wykonany przez człowieka, nie przez maszyny. A człowiekiem owym jest Jola Chytkowska z Landskorony. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję. I jeśli ktoś ma ochotę, aby mu wydziergać spokój, a w zasadzie to Jola sobie dzierga spokój podczas prac jesienno-zimowych, podczas robienia na drutach, to gorąco polecam napisać do niej na Facebooku Jola Chytkowska. Zagroda Ławeczki, też ją znajdziecie tam na Instagramie na przykład. I zapytać, bo wykonuje pracę na zlecenie. Może ktoś chce mieć sweter, czapkę, szalik, skarpetki, nie wiem. Ja jestem szczęśliwy. Marzył mi się taki sweter, w którym będę mógł zimowe wieczory posiedzieć na tarasie, czy pospacerować, czy w jesienne dnie pójść na grzyby, czy posiedzieć przy ognisku. I jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. 3 sierpnia zawlokę swój skafander, swoje ciało do Landskorony, pięknej,
wsi polskiej, turystycznej miejscowości, która ma swoje wielkie, wielkie tradycje. No i tak, teraz już dostanę po łbie, nie przygotowałem się, co to za ów wieś jest. No, zobaczycie sobie w łykach Google, ale to jest wieś piękna, z tradycjami, gdzie są stare domy, gdzie jest klimat, gdzie są wspaniali ludzie. Też można popatrzeć na, w internecie, poszukać na Facebooku. Wspaniali ludzie, różne inicjatywy. I ja tam będę 3 sierpnia. Także gorąco polecam Zagrodę Ławeczki. Przybywajcie. Mam nadzieję, Mariuszu, że spotkamy się. Dam znać, jak będę wyjeżdżał. I to by było na tyle o poranku. Życzę Wam udanego dnia. Dzisiaj jest 13 lipiec. Kawa o poranku, w piękny dzień. Kawa o poranku, w piękny dzień. Poranek rozpoczynający piękny dzień. Oj, gubię się w zeznaniach. Dopiero wstałem. W nocy łazikowałem tutaj. Padał deszcz. Rzęsisty, obfity. Wszystko parowało. Bo ciepło jest. Nie muszę siedzieć w tym swetrze. A jednocześnie, jak w nim siedzę, nie czuję jakby gorąca. Tak działa chyba wełna, nie? Ma ogrzewać chłodne dni. Chronić od wiatru w dni takie, poranki, wieczory. Tak sobie myślę. No i dobrze, znowu płynę myślami gdzieś tam, coś wymyślam. A przecież miało być krótko i na temat. To miłego dnia. Miłego dnia dla Was. Dziękuję, że jesteście ze mną. Że czasami sobie przypomnicie, posłuchacie wiersza lub przeczytacie w opisie, lub posłuchacie wiersza wyśpiewanego. Do miłego. Hej.